55415 odjazd. Odjazd, jedziemy. Jedziemy, ruszamy. Miło było w tym Emilianowie. Ej, że w końcu pojechać gdzie indziej. No chwilę się rozpędzimy, kończę do prędkości szlakowej. Na 40 na godzinę to chwila. Teraz są pomianki, chyba potem boldy. Pomianki, boldy i miarkawki. Potem już będzie 50. Chociaż trochę więcej. Że im się chciało robić te ciężkie profilowanie toru, jak to jest, nie? Że są takie wyboje. A będziemy w dół zjeżdżać. Trzeba będzie hamować tym razem. Ojejku, to aż na przesterze poszło. O, jakieś gnięcie. Dobrze, że wyciszyłem ten mikrofon. Jakby ktoś się pytał, hamuję hamulcem pomocniczym, więc do wagonów żadne ciśnienie powietrza nie dociera.
oczywiście hamulcem wyzwolonym hamować. Ale to by wymagało ode mnie więcej pracy. Musiał się napachać tym kranem, żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie. A tak, pyk, pyk. Jest zrobione. No i czy pan nic nie odzywa na transmisji, to się nie dziwię, że pan prawie spał. Następny semafor jest na stole. Nie, bo ten jest wyłączony. Dobra, wszystkie wagony wyjechały. Możemy przyspieszyć. Zaraz będzie pewnie stacja pomianki, bo tak widzę, że czasowo się zbliża. A to jest 30 na ten. No jest i stacja pomianki przed nami. Delikatne hamowanie, jak zawsze. Dobra, nawet planowo będziemy wyjeżdżać. Na dziwo. Odjazd. Ojejku, co tu się wydarzyło? A tyś zaczął palić. Włączę na jakiś pixele rozmalone przed sobą, zobaczymy. I co to się stało? To deszcz. Przejazd.
bez ograniczenia prędkości. I będziesz na chyba 50 w końcu. Trochę więcej. Dobra, wszystkie wagony wyjechały, to przyspieszamy. No i przestało badać. To tylko taka przelotna chmurka. To nic wielkiego. Teraz 30 przed nami to jest już coś wielkiego. Koniec 30, to dobrze, że pan idzie spać. Dobrej nocy w takim razie, my też zaraz będziemy kończyć za jakieś 20 minut. No w sumie to jest racja, że się zrobiła późna rodzina już. Dobra, rozpędzamy się dalej. Pytanie było.
Wyjeżdżamy do Boldów. Jedziemy. Nawet ograniczenie do 20, a już na 10. No to wymyśl. Jeszcze kawałek, nie? Gdzieś tam jeszcze na ten zakręt. Cię o twojej, czemu ja nie lubię całkowa? To ciągle są dla ciebie ograniczenia po prostu. Po 20. I ono będzie się ciągnęło aż dotąd, nie? Nie jestem w stanie tego pojąć.
końcu wróciła do nas 50, nie? Nurę na ten momencik. Chociaż bym wolał jeszcze większą prędkość, nie powiem, że nie, no ale chociaż 50, no nieźle. Te wagony muszą mieć dobre amortyzatory na tej trasie. No bym nie chciał dojechać jako pasażer w wagonie bez amortyzatora. Albo jakieś ograniczenie prędkości. Pewnie 20. Nie, 30. A jest. Wjechaliśmy do Jarkawek. Nawet semafor wjazdowy był niesprawny, ale miesza z tym. Taka stacja nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Ale jest, nie? Jakiś pociąg nawet tu przyjechał. Koniec. Jechaliśmy, wagon się zmieścił. Więc co nam pozostaje? Zgasić silnik, nie? Zgasić reflektory.
I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Najwodło odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.